Czołem, seria z Poznania rozwija się w najlepsze, a dzisiaj będzie Frytson. Będąc w stolicy Wielkopolskiej odwiedziłem dwa lokale, które specjalizują się we frytkach i czas powoli to wrzucić. Będąc właśnie w Poznaniu nagrałem też sporo innego jedzenia niż kebaby, chociaż jeszcze kebab się pojawi to całkiem dobry, ale no zauważyliście, że jest dużo innych rzeczy, takich ciekawostek, jakieś tam właśnie okoliczne rzeczy, nie kebaby, bo kebaby już mi się przejadły. A zanim przejdziemy do głównej recenzji, to fajnie by było, jakbyście zostawili łapkę w górę. Dzięki temu film podniesie się dalej, a jak ktoś jest nowy na moim kanale, to zachęcam do zostawienia subskrypcji i odkrywania ze mną najlepszych lokali w Polsce i nie tylko. Dziś jesteśmy w lokalu Maczane, oryginalne frytki belgijskie, które na Google Maps mają średnią 4,6, na którą składa się 112 opinii. 112, ten numer to kłopoty. Nie, tam chyba było 997 w tym kawałku, ale dobra, mniejsza o to, tutaj nic nie insynuuje. Byłem w nocy, a tam słabe oświetlenie, to zabrałem zestaw na hotel, który miałem przy samym rynku. Dosłownie 50 metrów od tego przybytku, od tego lokalu, zatem istniało prawdopodobieństwo, że jak wezmę na wynos, to nie zdążą jeszcze zaparować. No i udało mi się. Za zestaw frytek z jalapeno i cebulką zapłaciłem 24 zł. No i dziś będzie recenzja na szybko. Frytki bardzo dobre, prawie takie jak domowe, trochę słabsze niż w lokalu, który zapodam jako następny, jeśli chodzi o frytasy, ale tam też wziąłem inny wariant, bo chili con carne. To też nie ma co porównywać, bo to inne dodatki, ewentualnie frytki można sobie porównać. Tutaj chciałem skupić się bardziej na frytkach niż na dodatkach, a dodatki w dzisiejszym zamówieniu też nie były jakieś wymyślne. Nie przechodziły starym olejem te frytki, były chrupiące z zewnątrz i miękkie w środku, ale sprawę podratował jeszcze sos i papryczki jalapeno, które sprawiały, że całość była słodko-słono-ostra. Takie połączenie trzech smaków. Cebulka, której fanem jestem w kepsach, tak tutaj też zrobiło robotę, ale to frytki grały pierwsze skrzypce. Tej posypki było optymalnie i ogólnie danie można uznać za poprawne. Ja pojadłem tą porcją, ale nie byłem jakoś głodny, bo nagrywałem wcześniej w dzień, a to można zaliczyć jako późną kolację i do następnego dnia do 13, a była w ten czas, jak nagrywałem około 22, to do 13 nic nie jadłem, bo czuć było na żołądku. Nie to, że jakoś tam leżało, po prostu zapełniło to brzuchala, że nic nie chciało się jeść, także dobra kolacja, tylko trochę na tłusta, tak nie bardzo na wieczór, ale tam jeszcze siedziałem do 2 w nocy, na Facebooka wrzucałem rzeczy, na którego zapraszam, Kepson Podróże za jedzeniem, jest to nas już 50 tysięcy osób, jak to oglądacie, także spoko. No, daję dzisiaj 7 na 10 tej ciekawostce i jak będę jeszcze w Poznaniu, a pewnie będę, to sprawdzę inny wariant, bo ten hotel, nocleg mam sprawdzony, a to dosłownie przy samym mieszkaniu. Pozdro.